Dzień dobry, Monika Laskowska, TV Reklama. Jesteśmy we wspaniałym miejscu warszawskiej restauracji Awangarda. Jest ze mną Tomasz Kozłowicz. Dzień dobry Państwu. Chciałam Cię zapytać, co Ty tu dziś robisz? Przyszedłeś na spektakl z ciekawością, czy żeby zjeść coś smacznego, czy to i to? Znaczy ja najadłem się w domu, bo nie wiedziałem, że to jest taka impreza, zresztą to widać po mojej stronie, bo spodziewałem się tutaj po zaproszeniu, które otrzymałem, że to będzie to po prostu taka impreza, jak zwykle u mnie w teatrze się robi, czyli jest spektakl jakiś tam, no i ewentualnie poczęstunek, ale to o tym poczęstunku dowiedziałem się później, zanim wyszedłem z domu dzisiaj po pracy, więc no nie spodziewałem się, że będzie jeszcze jedzenie. W związku z czym najadłem się w domu, ale pachniało ładnie. No, za chwilę tam ten spektakl się będzie odbywał, więc z przyjemnością go zobaczę. Zwłaszcza, że gra w nim też koleżanka, która kiedyś moja, która była tutaj w Warszawie dosyć, Koszuszek, Julia No z przyjemnością obejrzę ten, zwłaszcza, że to jest teatr komedia. Taki w Warszawie też istnieje, więc jestem ciekawy, jak tutaj dziewczyny sobie dają radę, a no to jest taka sytuacja bardzo miła. No właśnie, a to jak ten pomysł Ci się podoba, połączenia tej kolacji ze spektaklem? Co o tym sądzisz? Nie wiem. Bo nie zdążyłeś. Nie wiem, bo nie. Najadłeś się w domu i po prostu tu już nie jadłeś i nie potrafisz ocenić? Nie chodzi mi o to. Nie. Ja jestem przyzwyczajony do klasycznego teatru, czyli do widowni, która siedzi i ogląda. Zresztą były takie przedstawienia w Teatrze Komedia, tylko że w Warszawie, gdzie Piotr Gąsowski, mój kolega, który grał takiego widza, strasznie takiego niezadowolonego z tego, co się dzieje na scenie, więc co chwila przeszkadzał widowni. I widownia się denerwowała. Tutaj jest sytuacja taka, że ludzie siedzą przy stolikach, więc nie ma takiej, dla mnie akurat, takiej atmosfery. Nie wiem, jak to się sprawdzi, bo może czasy się zmieniają, więc może to jest formuła taka, która gdzieś tam zacznie funkcjonować i będzie fantastyczna, że ludzie mogą sobie siedzieć, zjeść, napić się i obejrzeć, tak jak w domu na przykład. Słyszałem teraz ostatnio od kolegi, że on nie będzie chodził do kina, dlatego że on ma Netflix, może sobie wszystko włączyć albo jakąś inną stację, ale może w pewnym momencie zatrzymać, pójść zrobić herbatę, jak mu się znudzi, to przewinąć na kamerę. Tutaj nie ma takiej możliwości, znaczy w teatrze nie ma możliwości. Nie wiem, jak ta formuła się sprawdzi, bo jestem pierwszy raz na czymś takim, jestem strasznie zaciekawiony czymś takim. No właśnie, my herbaty tutaj nie musimy stopować teatru i zatrzymywać aktorów po to, żebyśmy mogli napić się herbaty, bo ta herbata jest u nas na stoliku, są pyszności. Tak naprawdę były zjedzone wcześniej, ale jakieś ciasteczka, herbatka czy lampka dobrego napoju możemy w trakcie, prawda? Czyli to może być dobre połączenie, tak jak właśnie z tym Netflixem. Tak, z tym, że ja jestem też przyzwyczajony do tego, że jeżeli przygotowuję jakąś rolę i spektakl, to oczekuję od siebie przede wszystkim takiego zainteresowania przez widza, to znaczy oczekuję takiej od siebie, takiej... jak to powiedzieć, takiego spięcia, żeby ten widz był skupiony na mnie i na tym, co ja prezentuję sobą, żeby nie tracił wątku, który... A to wydaje mi się, że rozprasza, dlatego jestem tak trochę sceptycznie nastawiony. Natomiast jeżeli to jest spektakl muzyczny, a też uczestniczyłem w takich spektaklach w Teatrze Ateneum, no już tam parę lat jestem, więc wydaje mi się, że to jest jakieś... Dla mnie to jest nowe. Byłem oczywiście na przedstawieniach na przykład Teatru Rampa, gdzie potrafili genialnie zaciekawić widza. Że herbata mogła... Ta herbata nie była potrzebna wtedy. Bo no właśnie, wszyscy byli tak zaciekawieni, zimna, więc... później zaparzyć musimy drugą. Tak jest. Czyli moi kochani, ja bardzo lubię nowości i mam nadzieję, że właśnie ta formuła połączenia kolacji, spektaklu, czy musicalu, czy właśnie rewii tanecznej. Rewia taneczna oczywiście już wiemy, że się sprawdziła. Mam nadzieję, że spektakl i kolacja się również sprawdzi. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.